Maria Konopnicka, Mendel Gdański. Od wczoraj jakiś niepokój panuje w uliczce. Stary Mendel dziwi się i częściej niż zwykle nakłada krótką fajkę, patrząc w okno. Tych ludzi nie widział on tu jeszcze. Gdzie idą? Po co przystają z robotnikami śpieszącymi do kopania fundamentów pod nowy dom niciarza Greulicha? Skąd się tu wzięły te obszarpane wyrostki? Dlaczego patrzą tak po sieniach? Skąd mają pieniądze, że idą w pięciu do szynku? Stary Mendel kręci głową, smokcząc mały, silnie wygięty wiśniowy cybuszek. On zna tak dobrze tę uliczkę cichą, jej fizjonomię, jej ruch, jej głosy, jej tętno. Wie, kiedy zza którego węgła wyjrzy w dzień pogodny słońce, ile dzieci przebiegnie rankiem, drepcąc do ochronki, do szkoły, ile zwiędłych dziewcząt w ciemnych chustkach z małymi błaszczyczkami w ręku przejdzie po trzy, po cztery do fabryki cygan na robotę. Ile kobiet przystanie z koszami na starym, wytartym chodniku, pokazując sobie zakupione jarzyny, skarżąc się na drogość jaj, mięsa i masła. Ilu wyrobników przycłapie środkiem bruku ciężkim chodem nóg obutych w trepy, niosąc pod pachą węzełki, a w ręku cebrzyki, kielnie, liny, siekiery, piły. Ba, on i to nawet wie może, ile wróbli gnieździ się w gzymsach starego browaru, który panuje nad uliczką wysokim, poczerniałym kominem, w gałęziach chorowitej, rosnącej przy nim topoli, która nie ma ani siły do życia, ani ochoty do śmierci i stoi tak czarniawa, przez pół uschnięta, z pniem spustoszonym, z którego na wiosnę wynika nieco bladej zieloności. On, może nawet nie patrząc w okno, samym uchem tylko rozpoznałby, czy Paweł, stróż, zamiata ulicę nową swoją, czy też starą miotłą. Jak tego wszystkiego nie ma, Mendel Gdański wiedzieć, kiedy już od lat 27 w tej samej izbie, pod tym samym oknem swój warsztat intrygatorski ma i tak już przeszło ćwierć wieku przy nim w fartuchu swoim skórzanym stoi, a podczas kiedy sucha, żylasta, a dziś już nieco drżąca ręka dociska drewnianą śrubę prasy, oczy jego spod brwi gęstych, nawisłych, siwych patrzą w tę uliczkę, która jest wśród wielkiego miasta jakby odrębnym, zamkniętym w sobie światem. Świata tego drobne tajemnice zna Mendel na wylot. Wie, kiedy się powiększa, a kiedy zmniejsza kaszel starego archiwisty, który mu przynosi do oprawy grube, pełne kurzu foliały zatęchłych papierów. Wie, jak pachnie pomada małego depedenta, któremu strzywa akta pana mecenasa. Wie, kiedy przyjdzie Joasia od pani radczyni z żądaniem, aby jej za szkło pięknie wsadził laurkę z powinszowaniem, na której złocisty anioł odkrywa się i pokazuje kawalera z bukietem róż w ręku. Wie, kiedy nie je obiadu student mieszkający na strychu. Wie, z której strony nadbiegnie zdyszana pensjonarka, żądając, aby niebiesko ze złotymi sznurkami oprawił przepisane na listonowym papierze poezję Czesława i Gawalewicza. On wszystko wie. Wszystko, co można widzieć na lewo i na prawo siwym, bystrym okiem. Co można na prawo i lewo usłyszeć uchem i co przemyśleć można długimi godzinami, stukając jak dzięcią młotkiem intrygatorskim, równając i obcinając wielkie arkusze papieru, ważąc klej, mieszając farby. Jego też znają tu wszyscy. Obcy człowiek rzadko zajrzy. Każdy jakby swój, jakby domowy. Stary, łysy zegarmistrz naprzeciwka przez otwarte okno krzyczy mu latem dzień dobry i pyta o Bismarka. Suchotniczy powroźnik zaczepia o jego klamkę swoje długie, konopne sznurki, które dysząc kręci w wąskiej, w półwidnej siące kamieniczki. Chudy student z facjatki, z nogami jak cyrklowe nożyce, wsadza zmierzchem w jego drzwi głowę na długiej, cienkiej szyi i pożycza od niego łojówkę, którą zaraz odda, tylko jeszcze z godzinkę popisze. Straganiarka poda mu czasem przez okno rzodkiew czarną, w zamian za kolorowe skrawki papieru, z których sobie jej chłopaki sporządzając latawce, słynne na całą ulicę. Synek gospodarza całymi godzinami przysiedzi u niego, czekając na wolną chwilę, w której Mendel da mu tektury do podklejania wyciętych z arkuszu żołnierzy. A tymczasem dziwuje się wielkim uszom nożyc, waży w ręku młotek, tykając noc w garnczek z klajstrem, próbując go niemal. Wszystko to tworzy jakąś atmosferę wzajemnej życzliwości.
Staremu mędlowi dobrze w nim być musi. Mimo 67 lat, Rzeźki jest jeszcze w sobie. Spokój i powaga maluje się na jego typowej, zawiędłej w trudach twarzy. Włosy jego są mocno siwe, a długa broda zupełnie siwa. Pierś zaklęsła pod pikowanym kaftanem często zadychuje się w prawdzie. A grzbiet zgarbiony nigdy jakoś nie chce rozprostować, ale tym nie ma co się trapić, póki noga i oczy starczą, póki w ręku siła jest. Kiedy mu duszność dech zapiera, a w zgiętym grzbiecie ból jakiś krzyże łamie, stary mędel nakłada w małą fajeczkę tytoń z poczerniałego związanego sznurkiem pęcherza i kurząc ją, wypoczywa chwilę. Tytoń, którego używa, nie jest zbyt wyborny, ale taki piękny, siny dymek i tak mędlowi smakuje. Siny ten dymek ma, i to jeszcze w sobie szczególnego, że widać w nim różne rzeczy oddalone i takie, które już dawno minęły. Widać w nim Iresię, żonę jego, z którą dobrze mu było na świecie przez 30 lat, i synów, którzy się za chlebem rozbiegli, jak te liście wichrem gnane, i dzieci synów tych, i smutki różne, i pociechy, i troski. A już najdłużej to w nim widać jego najmłodszą dziewczynę Liję, tak wcześnie wydaną i tak wcześnie zgasłą, po której mu tylko jeden wnuk pozostał. Gdy stary mędel rozpala swoją fajeczkę, jakieś ciche mruczenie dobywa się z ust jego. W miarę jak pali, jak dymek siny przynosi mu dalekie obrazy i takie, które już nigdy nie wrócą, mruczenie to rośnie, potężnieje, staje się jękiem niemal. Ta dusza ludzka, dusza starego Żyda, ma też smutki swoje i tęsknoty, które zagłusza pracą. Tymczasem sąsiadka przynosi w jednej ręce garneczek z rosołem, w którym pływają kawałki rozmiękłej bułki, a w drugiej przykryty talerz z mięsem i jarzyną. Stary mędel odbiera od niej ten skromny obiad. Nie jego wszakże, tylko postawiwszy na małym, żelaznym piecyku, czeka. Czekanie to trwa niedługo. O samej drugiej drzwi izdebki otwierają się głośno, hałaśliwie, a w nich ukazuje się mały gimnazista. W długim, na wyrost sporządzonym szynelu, w dużej, zsuniętej na tył głowy czapce, z tornistrem na plecach. Jest to chłopak 10-letni może, który po matce, najmłodszej córce starego mędla, wziął piwne o złocistych blaskach oczy, długie ciemne rzęsy i drobne usta, a po dziadzi nos orli i wąskie, wysokie czoło. Szczupły małe, chłopak mniejszym się jeszcze i szczuplejszym wydaje, kiedy zrzuci szynel i zostaje tylko w szkolnej, szerokim pasem przepasanej bluzie. Stary mędel jest w ciągłej o niego obawie. Przezroczysta cera chłopca, jego częsty kaszel, jego wątłe piersi i pochylone barki budzą w dziadzie nieustanną troskę. Wybiera też dla niego najlepsze kawałki mięsa, dolewa mu i dokłada na talerz, a kiedy chłopak się naje, klepie go po ramieniu i zachęca do zabawy z dziećmi w podwórku. Malec rzadko kiedy namówić się pozwala. Jest zmęczony lekcjami, ciężkim szynelem, siedzeniem w szkole, drogą dźwiganiem tornistra. Ma też dużo zadań na jutro. Powłóczy nogami chodząc, a nawet wtedy, kiedy się uśmiecha, piwne jego oczy patrzą z melancholią jakąś. W kilka chwil po obiedzie malec zasiada przy prostym sosnowym stole, dobywając z tornistra książki i zeszyty, a stary mędel zabiera się do swego warsztatu. Choć chłopak cicho się sprawia i tylko szeptem półgłośnym powtarzając lekcje, kiedy niekiedy zaledwie stuknie stołkiem, na którym się buja, podparłszy na stole oba chude łokcie, znać przecie, że staremu introligatorowi przeszkadza coś w robocie. Co i raz odwraca on głowę, by spojrzeć na chłopca, a choć po klajster ręką sięgnąć może, obchodzi z boku warsztat, gdy mu go potrzeba, aby po drodze uszczypnąć wnuka w liczko blade, przejrzyste lub pogłaskać go po krótko przyciętych, miękkich i ciemnych jak krecie futerko włosach. Chłopiec przyzwyczajony jest widać do tych pieszczot, nie przerywa przy nich bowiem ani swego żarliwego szeptu, ani kołysania się na stołku. Stary introligator wszakże zupełnie i tym jest zadowolony, a przyciszając klapanie pantofli, powraca na palcach do swego warsztatu. W piątek przed wieczorem scena się odmienia. Malec uczy się przy oknie, kołysząc się mozolnie na stołku, nie mającym tu swojego rozpędu, a na sosnowym, pokrytym serwetą stole sąsiada zastawia rybę, makaron i tylko co przyniesie od piekarza tłustą, pięknie zrumienioną kaczkę. Synowy, o dziwnie powykręcanych ramionach świecznik z gałkami oświeca izbę uroczyście, świątecznie.
Stary Mendel ma na sobie wytarty już nieco, ale jeszcze piękny żupan czarny, przypasany szerokim pasem, za który z lubością zakłada spracowane ręce. Siwe jego włosy pokrywa jarmułka, a skrzyp nowy z długimi cholewami butów napełnia izbę jakimś radosnym szmerem. Gdy już stół zastawiony został, chłopak się myje, przyczesuje swoje krecie futerko na drobnej, podłużnej głowinie, zapina świeży kołnierzyk i czyste mankiety. A założywszy ręce w tył, stoi poważny i wyprostowany, podczas kiedy dziad sięga na policę, po zwinięty tałes i po modlitewnik. Chwilę potem rozlega się wargowy, brzęczący śpiew modlitewny starego Żyda. Głos jego przechodzi wszystkie spadki od niskich, śpiewem brzmiących, do wysokich, na których śpiew jego przechodzi w jęk i żarliwy jakiś lament, w akcenty namiętne, błagalne, łukające. Pod wpływem śpiewu ten mały gimnazista odczuwa dreszcz nerwowy. Blada jego twarzyczka staje się bledszą jeszcze. Wielkie oczy to rozszerzają się nad miarę, to mrużą się i zachodzą łzami. Patrzy na dziada jakby użyczony, a spazmatycznie ziewany otwiera mu usta. Na szczęście dziad zamyka wkrótce stary modlitewnik i błogosławieństwem rozpoczyna szabasową ucztę. Zdarzyło się raz latem, że chłopaki od kołodziejskiego ślusarza i od szewca pocieszki zebrali się przed otwartym oknem starego introligatora, a zaglądając przez nie do oświetlonej szabasowym światłem izby, robili sobie z tej modlitwy śmieszki i głupią uciechę. W tej chwili wszakże przechodzi tamtędy stary proboszcz, a spojrzawszy przelotnie w okno i widząc modlącego się Żyda, który z takim jękiem wołał po swojemu do Boga, uchylił kapelusza. Scena była niema, ale nad wyraz wymowna. Chłopaki zemknęli, jakby ich wiatr zdmuchnął i nie było odtąd wypadku, aby spokój tej ubogiej izby zamieszany został. Przedwczoraj dopiero. Właściwie i przedwczoraj nie stało się nic, tylko malec powrócił ze szkoły bez czapki, zdyszany jak zając zganiony. Zrazu nic nie mówił, nic nie mówić nie chciał. Dopiero po długich badaniach wyznał, że jakiś obdartus krzyknął na niego Żyd, Żyd, więc on i uciekał i czapkę zgubił i nie śmiał wracać po nią. Fala gniewu uderzyła staremu Mendlowi do twarzy. Wyprostował się, jakby urósł nagle, splunął, a potem chłopaka twardo za ramię ująwszy, do stołu pchnął i obiad w milczeniu spożył. Po obiedzie nie wrócił do warsztatu i fajki nie nakładał, tylko sapiąc po izbie chodził. Malec także do lekcji się nie brał, ale patrzył na dziadka zalęknionym wzrokiem. Nigdy go jeszcze tak gniewnym nie widział. Słuchaj ty, przemówił wreszcie, stając przed chłopcem, Mendel. Jak ja ciebie małego sierotę wziął i chował, i za niańkę także był, i piastował ciebie, no to nie ja to ja cię chował i nie na to ciebie piastował, co by ty głupi był. Jak ja ciebie uczyć dał, jak ja ciebie do szkoły posyłał, jak ja tobie książki kupował, to też nie na to, co by ty głupi był. A ty ze wszystkim głupi rośniesz i nie ma u ciebie żadnej mądrości. Jakby u ciebie mądrość była, to by ty nie wstydził się, nie płakał i nie uciekał, że kto na ciebie Żyd krzyknie. A jak ty tego płaczesz, jak ty uciekasz i jeszcze taką piękną nową czapkę gubisz, co 5 złotych bez 6 groszy kosztuje gotówką, pieniędzmi, no, to ty ze wszystkim głupi jesteś, a te szkoły, te książki, te nauki, to wszystko na nic. Odsapnął i znów zaczął mówić zaczął. No, co to jest Żyd? No, jaki to Żyd? Mówił już łagodniejszym głosem. Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy. To ty prawo masz kochać to miasto, póki ty uczciwie żyjesz. Ty się wstydzić nie masz, żeś Żyd. Jak ty się wstydzisz, żeś ty Żyd, jak ty się sam za podłego masz, dlatego żeś Żyd. No, to jak ty możesz jakie dobro zrobić dla to miasto, gdzie ty się urodził, jak ty jego kochać możesz? No, zachłysnął się i znów przed chłopakiem stanął. Tym razem jednak patrzył na jego zlęknioną twarzyczkę z jakimś rozrzewnieniem. Położył mu na głowie rękę i rzekł z naciskiem. Uczciwym Żydem być jest piękna rzecz. To pamiętaj sobie. A teraz się ucz, żeby ty głupim nie był. A czapkę to ja tobie inszą kupię, to ty nie potrzebujesz płakać, bo to głupstwo jest. Malec pocałował w rękę dziada i wziął się do książek. Stary introligator bardziej jednak był poruszony tą sprawą, niż to chciał dziecku okazać. Długo bowiem po izbie chodził, nie kończąc pilnej, zaczętej roboty i spluwając po kątach, jakby się goryczem, jaką nakarmił. Nie przetrawił on tej goryczy w sobie i przez noc widocznie, gdyż bardziej zgarbiony i postarzały niż zwykle nazajutrz wstał. Gdy chłopiec,
Podpiąwszy rzemienie tornistra, do szkoły ruszył, stary poszedł do okna i patrzył na nim niespokojnie. Długo. Niepokój ten nie opuszczał go i przy pracy nawet. Częściej niż zwykle, pod wpływem jakiegoś rozdrażnienia, nakładał krótką fajeczkę i podchodził do okna i patrząc podejrzliwie w tak dawno znaną sobie uliczkę. Pod wpływem też tego rozdrażnienia zapewne ruch jej głosy, jej tętno, inne mu się jakieś niż zwykle wydały. Gdy jednak malec powrócił ze szkoły wesół, bo piątkę dostał, rozbawiony nową czapką, która mu się na oczy wjeżdżała, stary o swoich przewidzeniach zapomniał. I czy to sam, dla siebie, czy dla uciechy dziecka, gwizdał przy robocie, jak za młodych czasów. Po obiedzie wpadł po akta dependent, pachnący piżmem. Co słychać? Spytał. Wszystko dobrze, broń Boże od złego, odrzekł Mendel Gdański. Podobno Żydów mają bić, rzucił pachnący dependent z głupkowatym uśmiechem. No, jak bić, to bić, odrzekł Mendel, pokrywając wrażenie, jakie na nim te słowa wywarły. A kto ma ich bić? Urząd? I urząd by tam, rozśmiał się mały dependent. No, jak nie urząd, to i chwała Bogu, rzekł Mendel. Roześmiali się obaj. Młody dependent głupkowato, Żyd z przymusem widocznym. Zły był, że ta rozmowa toczyła się przy dziecku. Spojrzał na chłopca spod brwi nasuniętych. Malec wlepił w dependenta wielkie swoje oczy i dopiero kiedy ten za progiem był, spuścił je na karty książki pociemniałe, pałające. Stary Mendel, jakby nie wiedział tego, zaczął znowu gwizdać. Ale gwizdanie to miało być w sobie coś ze świstu przytłoczonej wielkim ciężarem piersi. Nuta przycichała, głuchła, zasypiała, aż urwała się z grzytem czy jękiem. Zmierzchało już w izbie, kiedy przez niskie drzwi wcisnął się gruby zegarmistrz w popielatym heweloku, jakiego stale używał w tej porze. — Słyszałeś pan nowinę? — zapytał, siadając na brzegu stołu, przy którym uczył się malec. — No — odparł Mendel — co mnie po nowinów? Jak ona będzie dobra, to ona i wtedy będzie dobra. Kiedy ona nie będzie nowina, a jak zła, no to na co ja ją słuchać mam? Podobno Żydów mają bić, rzekł tłusty zegarmistrz, kiwając nogą w wyciętym trzewiku z błyszczącą stalową sprzączką. Stary Mendel zamrugał kilka razy nerwowo, koło ust przebiegło mu nagłe drgnięcie. Wnet opamiętał się jednak i, przybrawszy ton jowialnej dobroduszności, rzekł: Żydów? Jakich Żydów? Jeśli tych, co oni złodzieje są? Co oni ludzi krzywdzą? Co oni po drogach rozbójstwo robią? Co oni z tego biednego skórę ciągną? No, to czemu nie? Ja sam pójdę ich bić. Ale nie, roześmiał się zegarmistrz. Wszystkich Żydów. W siwych źrenicach Mendla zapalił się błysk nagły. Przygasił go jednak w pół spuszczoną powieką i niby obojętnie zapytał. No, za co oni mają wszystkich Żydów bić? A za cóż by? Odrzucił swobodnie zegarmistrz. Za to, że Żydy. No, rzekł Mendel, mrużąc siwe oczy. A czemu oni do lasa nie idą i nie biją brzeziny za to, że brzezina, albo jedliny za to, że jedlina? Ha, ha, roześmiał się zegarmistrz. Każdy Żyd ma swoje wykręty. Przecież ta jedlina i ta brzezina to nasze, w naszym lesie, z naszego gruntu wyrosła. Mendel aż się zachłysnął. Tak mu odpowiedź na usta nagle wypiała. Pochylił się nieco ku zegarmistrzowi i głęboko zajrzał mu w oczy. No, a ja z czego wyrósł? A ja z jakiego gruntu wyrósł? Pan dobrodziej mnie dawno zna? 27 lat mnie pan dobrodziej zna. Czy ja tu przyszedł jak do karczmy? Zjadł, wypił i nie zapłacił? No, ja tu nie przyszedł jak do karczmy. Ja tu tak w miasto urósł jak ta brzezina w lesie. Zjadł ja tu kawałek chleba, prawda jest. Wypił też wody i to prawda jest. Ale za tego chleba i za tej wody ja zapłacił. Czym ja zapłacił? Pan dobrodziej chce wiedzieć, czym ja zapłacił? Wyciągnął przed sobą obie spracowane, wyschłe i żelaste ręce. No, zawołał z pewną porywczością w głosie. Ja tymi 10 palcami zapłacił. Pan dobrodziej widzi te ręce? Znów się pochylił i trząsł chudymi rękami przed błyszczącą twarzą zegarmistrza. No, to takie ręce są, co ten chleb i tę wodę próżno do gęby nie nosiły. To takie ręce są, co się pokrzywiły od noża, od obcęgów, od śruby i od młota. No, ja nimi zapłacił za każdy kęs chleba i za każdy kubek wody, co tu zjadł i wypił. Ja jeszcze i te oczy przyłożył, co już dobrze patrzeć nie chcą. Jego grzbietu, co nie chce już prosty być i te nogi, co nie chcą mnie już znosić. Zegarmistrz słuchał obojętnie, bawiąc się dewizką. Żyd sam się roznamiętniał swą mową. No, a gdzie ta zapłata moja jest?
Ta zapłata moja jest w szkole u dzieci. U tych paniczków, u te panienki, co się uczą na książkę, co piszą w kajetu. No. Una i w kościół jest, jak tam z książkami ludzie idą. No. Una i u wielmożnego proboszcza jest, bo ja jemu oprawiał książki. Niech on zdrowy żyje. Tu chylił jarmułki, a potem dodał. Moja zapłata w dobrych rękach jest. Tak się to mówi, odparł dyplomatycznie zegarmistrz. Ale Żyd zawsze Żydem. Nowe iskry zagorzyły w oczach starego introligatora. No, a czym on ma być? Niemcem ma być? Francuzem ma być? Może on koniem ma być? No, bo psem to on już dawno się zrobił, bo on już jest. Nie o to chodzi, rzekł patetycznie zegarmistrz. Chodzi o to, żeby nie był obcym. O to chodzi? Odparł Żyd, przechylając się w tył i cofając łokcie. No, to niech mi tak od razu pan dobrodziej powiada. To jest mądre słowo. Ja lubię słyszeć mądre słowo. Mądre słowo to jest jak ojciec i jak matka człowiekowi. No, ja za mądre słowo to bym milę drogi szedł. Jak ja mądre słowo usłyszę, to mnie za chleb starczy. Jakby ja wielki bogacz był, wielki bankier, no, to ja by za każde mądre słowo dukata dał. Pan dobrodziej powiada, co by Żyd nie był obcy. No, ja tak samo powiadam. Czemu nie? Niech on nie będzie obcy. Na co on obcy ma być? Na co on ma obcym się robić, kiedy on i tak swój? Pan dobrodziej myśli, że jak tu deszcz pada, to on Żyda nie moczy, bo Żyd obcy. Albo może pan dobrodziej myśli, co jak tu wiatr wieje, to on piaskiem nie sypie w oczy temu Żydowi, bo Żyd obcy. Albo może pan dobrodziej myśli, że jak ta cegła z dachu leci, to ona Żyda ominie, bo on obcy. No, to ja panu dobrodziejowi powiem, że ona jego nie ominie, i wiatr jego nie ominie, i deszcz jego nie ominie. Patrz pan dobrodziej na moje włosy, na moje brodę. One siwe są, one białe są. Co to znaczy? To znaczy, co one dużo rzeczy widziały i dużo rzeczy pamiętają. Co ja panu dobrodziejowi powiem, co one widziały wielkie ognie i wielki pożar i wielkie pioruny na to miasto bić, a tego, co by od te dnie i od ten pożar i od te pioruny Żydy były uwolnione, to one tego nie widziały. No, a jak noc jest na miasto, to ona i na Żydów jest i to na Żydów wtedy nie ma słońce. Odetchnął głęboko ciężki. Ciężko. Pan dobrodziej na zabawy chodzi? Pan dobrodziej na tańce bywa? Gruby zegarmistrz skinął głową, zakołysał się na stole, brzęcząc zdewiską. Pochlebiało mu to, że introligator uważa go za człowieka światowego i mogącego jeszcze zabawiać się tańcami. Żyd gorejącym oczyma patrzył w jego twarz płaską, ozdobioną szerokim, mięsistym nosem. A smutku swego kłopotu pan dobrodziej ma? Zegarmistrz podniósł brwi, przybierając minę niezdecydowaną. Właściwie pragnął się on okazać wyższym nad podobne drobnostki, jak kłopot i smutek, ale że nie wiedział, do czego Żyd zmierza, milcząc więc dyplomatycznie. Stary introligator odpowiedzi też nie czekał, tylko mówił dalej głosem wezbranym, pełnym. No, jak pan dobrodziej na tańce bywa i swego smutku też ma, to panu dobrodziejowi wiadomo jest, że się ludzie do tańca do wesołości zejdą, a po wesołości się rozejdą. I nic. A jak te ludzie do smutku się zejdą, jak się u nich do płakania zejdą, no, to już nie jest nic. To już ten jeden temu drugiemu bratem się zrobił, to już ich ten smutek jednym płaszczem nakrył. To ja panu dobrodziejowi powiem, co ja w to miasto więcej rzeczy widział do smutku niż do tańca i że ten płaszcz to bardzo duży jest. Ajaj, jaki on duży, on wszystkich nakrył i ze Żydami też. Odwrócił się bokiem i spojrzał za siebie w okno. Mój panie Mendel, rzekł zegarmistrz tonem wyższości, gada się to tak i owak, ale każdy Żyd byle pieniądze miał. Stary introligator nie dał mu dokończyć, ale podniósł rękę, trząsł się, jakby się od natrętnego owada opędzał. Niech mi pan dobrodziej nie powie tę mowę. To jest mowę od wszystkie głupie ludzkie. Jakby Żydowi pieniądz za wszystko miał być, to by jemu pan Bóg od razu w kieszeń w skórę zrobił, albo i dwie. A jak jemu pan Bóg kieszeń w skórę nie zrobił, no, to na to, że Żydowi pieniądz tyle ma być, co i każdemu. Ma być, zawołał triumfalnie zegarmistrz, podnosząc tłusty podbródek i muskając się po nim. Ale nie jest. W tym sęk, że nie jest. Uśmiechnął się Mendel w pół smętnie, a w pół filuternie.
A ja panu dobrodziejowi powiem, co tam właśnie sęka nie ma, tylko jest dziurę. Ajaj, jakie dziurę? Spoważniał nagle i kiwał głową, patrząc w ziemię. Pan dobrodziej myśli, co ja tę dziurę nie widzę? Ja ją widzę. Że una się zrobić mogła, to jest źle. Ale że una dotąd nie załatana jest, to jeszcze gorzej. W tę dziurę to dużo mocy wpada i w słabość się obraca. I dużo rozumu wpada, a w głupstwo się obraca. I dużo dobroci wpada, a w złość się obraca. Chce mi pan dobrodziej wierzyć? Te dziury to nie Żydki zaczęły pierwsze drzeć. No, że oni ją potem dali, to ja wiem. To ja nie skłamię. Nie powiem, że nie. Ale najpierw to ją zaczęła drzeć zapomniałość. Na to, co wszystkie ludzie od jednego Boga stworzone są. Złożył dwa pierwsze palce w ręku, jakby tabakę brał, a wystawiwszy mały, dodał tylko gestem precyzji dowodzeniu swemu. To była pierwsza nitka, co tam w to miejsce pękła. No, tak jedni zaczęli do siebie ciągnąć, a drudzy znów do siebie, tak się już dalej rwało. Pan dobrodziej powiada, co dla Żyda pieniądz wszystko jest? No niech tak i będzie. A wie pan dobrodziej czemu? Nie wie pan dobrodziej. Pan dobrodziej myśli temu, co Żydki chytre są. To się pan dobrodziej myli. Pan dobrodziej zna ten słup na ujazdów? No pan dobrodziej... Tak jedni zaczęli do siebie ciągnąć, a drudzy znów do siebie, tak się już dalej rwało. Pan dobrodziej powiada, co dla Żyda pieniądz wszystko jest? No niech tak i będzie. A wie pan dobrodziej czemu? Nie wie pan dobrodziej. Pan dobrodziej myśli temu, co Żydki chytre są. To się pan dobrodziej myli. Pan dobrodziej zna ten słup na ujazdów? No pan dobrodziej się śmieje. To tam na ten słup położony będzie honor i wielka familia i wielkie urzędy i pieniądze też. No to ten wlizie na słup potem humor, a drugi potem mądrość, a trzeci potem herby, a czwarty potem sławność, a i tak się znajdzie, co po te pieniądze wlizie, choć insze rzeczy przy nich są. Ale jak na ten słup położone będą tylko pieniądze, a nie będzie ani honoru, ani sławności, ani mądrości, to po co ludzie będą na ten słup liść? Jak pan dobrodziej myśli, po pieniądze u nich będą liść i po nic więcej, a te z dołu, co się przypatrują, będą krzyczeć, a ja, jaki to chytry naród, po pieniądze tylko lizie, pieniądze u niego wszystko. A im kto mniejszy będzie, albo na głębszym dołu stał, to mniej widzieć będzie, a głośniej jeszcze krzyczeć. A tylko te wysokie ludzie, te na górze stojące, widzieć będą, co na ten słup nic innego położone nie jest. I tym, co po to lizą, co tam położone jest, nie będą się dziwowali, a krzyczeć to oni też nie będą. Co na nasz słup leży? Pieniądze tylko leżą, tak my po pieniądze idziemy. Ale to nie jest pierwsze złe. Pierwsze złe to jest takie, co dwa słupy są i to na nich nierówne rzeczy leżą. Jeszcze by, roześmiał się impertynencko zegarmistrz. W teorii zresztą, dodał poważniej, masz pan może i słuszność, ale w praktyce inaczej się to okazuje. Was, Żydów, lęknie się jak tej szarańczy, a zawsze to żywioł cudzy. Stary introligator znów zamrugał nerwowo razy kilka i znów siwe swoje oczy w połowie rzęsami przysłonił. Mądry człowiek, choćby w garści dwa kamienie miał i trzy choćby miał, to tylko starego, to tylko w jednym psa wci... Jeszcze raz, przepraszam. Mądry człowiek, choćby w garści dwa kamienie miał i trzy choćby miał, to tylko jednym w psa ciska. A pan dobrodziej dwoma kamieniami od razu cisnął na starego Żyda. Ale to nic nie szkodzi. Ja ten jeden podniosę i ten drugi też podniosę. Mój grzbiet już się sam do ziemi schyla. Musnął dwa razy białą swą brodą i pomyślawszy chwilę rzekł. Pan dobrodziej wie, jak ja się nazywam? No, ja się nazywam Mendel Gdański. Że ja się Mendel nazywam, to przez to, co było dzieci 14, a ja się 15 urodził. Tu, na Stare Miasto, w tę wąskie uliczkę, zaraz za te żółte kamienice. Gdzie apteka? Pan dobrodziej wie? No jak tam, jak się urodził, to było dzieci 15, cały Mendel. Przez to ja się Mendel nazywam. Czy nas ojciec nieboszczyk potopić miał? Nie miał nas potopić. Raz, że się on pan Boga bał, a drugi raz, że on te swoje 15 dzieci tak kochał, że jak matka przyniosła śledź, to on tylko główkę sobie urwał, a całego śledzia to dzieciom dał, to by się najadły, co by nie były głodne. Tak ich kochał. Zachłysnął się. Poczerwieniał. Oczy mu się zapaliły nagłym przypomnieniem.
Ned ją jednak pohamował i mówił dalej z jowialnym uśmiechem, w którym gorzką ironię dostrzec było można. Ale ja, Mendel, widział, co Mendelowi całemu źle na świecie. Tak sam już tylko pół tuzina dzieci miał. A moja córka, Lija, no ona tylko jednego syna miała i od boleści wielkiej umarła. Żeby ona żyła, a 6 synów miała, a patrzyła na co ja patrzę, no to ona by 6 razy od boleści umierać musiała. Mówił szybko, coraz szybciej, głosem namiętnie przyciszonym, pochylając się ku zegarmistrzowi i przenikając go pałającym wzrokiem. Po chwili wyprostował się, wciągnął w starą pierś głęboki, ciężki oddech i uśmiechawszy się smętnie rzekł. To już my go nie nazywali Mendel, to już my go nazwali Jakub. Kubuś, pójdź tu, zawołał jakby pierwszy raz przypominając sobie obecność chłopca. A gdy malec wstał ze stołka i szasnąwszy buciętami przed zegarmistrzem, do dziada się przytulił, stary pogłaskał go po głowie i rzekł. Kubuś, to takie imię, co go i pan dobrodziej na ten przypadek godnemu synkowi może dać. To jest takie imię, co to jak na tym sądzie króla Salomona, niech nie będzie ani mnie, ani tobie. To dobre imię jest, bo to imię, tak jak po tę kładkę, przejdą ludzie z te niedobre czasy do te dobre czasy, kiedy jeden drugiemu nie będzie liczył, czy w domu dużo ma kołyski. Bo w te dużo kołyski dużo pracy jest, i dużo głodu jest, i dużo mogiłki jest też. I nie na tych mądrość jest, co by mało ludzi było, ale na tych mądrość jest, co by oni dużo dobrego zrobili, dużo ziemi obsiadli, dużo obkopali, dużo obsadzili, co by oni dużo przemysłowców mieli, dużo rozumu się uczyli, dużo dobroci znali w sercu jeden dla drugiego. Mnie jeden stary chłop powiadał, co jak bocian więcej dzieci ma niż ich wyżywić może, to jedno albo dwa z gniazdka zwróci. To niech pan już da dobrodziej kłopotu, o to nie ma. To i nad ludźmi taka moc musi być, co te gęby liczy i te ziarna w kłosie też. Trząsł siwą brodą, coraz silniej tuląc malca do swego boku. No, ja nie tylko nazywam się Mendel, ja jeszcze nazywam się Gdański. No co to jest Gdański? To taki człowiek albo taka rzecz, co z Gdańska pochodząca jest. Pan dobrodziej wie, wódka gdańska jest i kufer gdański jest i szafa gdańska jest. Takuny gdańskie mogą być, tak ja jestem gdański. Nie jestem paryski, ani nie jestem wiedeński, ani nie jestem berliński. Jestem gdański. Pan dobrodziej powiada, co ja cudzy. No, jak to może być? Jak ja gdański, to ja cudzy? Pan dobrodziej powiada? Czy to tam już wyschła Wisła? Czy trawy tam nie idą od nasze miasto? Czy tam te łapciuchy nasze flisy już nie są? To już wszystko cudze? To pan dobrodziej taki hojny? No... Szkoda, co ja przód nie wiedział o tym, co pan dobrodziej taki hojny, bo ja bym poprosił pana dobrodzieja choć o połowę sklepu, choć o połowę te wszystkie zegarki, co tam są. Zegarmistrz zaśmiał się i chwytał za boki. A niech, że pana nie znam, a toś pan wywiódł sztukę, że i bosko lepiej nie potrafi, że gdański to już swój, ha, ha, ha. Stary Żyd kiwał głową i uśmiechał się także. Filuteria sofisty błyszczała mu w oczach, ale uśmiech był gorzki i kolący. Mendel Gdański i Jakub Gdański, rzekł po chwili z powagą, zwracając się do wnuka i jakby przekazując mu dostojność swojego nazwiska i swojej tradycji. No, co on jest ten Mendel Gdański? On Żyd jest, w to miasto urodzony jest, w to miasto on żyje ze swojej pracy, w to miasto ma grób ojca swego i matki swojej, i żony swojej i córki swojej. On i sam w to miasto kości swoje położy. No, a co on jest ten Kubuś Gdański? Ciągnął dalej, odsunąwszy od ciebie chłopca na środek izby na długość swojej ręki i nie puszczając jego ramienia. No, on uczeń jest. On w szkole siedzi, w ławkę przy swoich kolegium siedzi, książkę patrzy, pisze, uczy się. No, na co on uczy się? On się na to uczy, co by zrozum miał. No czy on ten rozum gdzie poniesie, jak on będzie umiał? On go nigdzie nie poniesie w obce miejsce. On go nie poniesie do wody utopić, ani do ognia spalić, ani do ziemi zakopać. On tu mądry będzie na ten kraj, na to miasto będzie rozum miał. To będzie w ten kraj cały rozum, co by bez niego był. Jeszcze ten rozum będzie w ten kraj, co on go kubuś będzie miał. Czy pan dobrodziej myśli, że to będzie zadość? Za dużo? No pan dobrodziej takie głupstwa nie może myśleć. No... A jak on rozum będzie miał, to on będzie wiedział takich rzeczy, jakie ja nie wiem. I pan dobrodziej nie wie. On może i to będzie wiedział, co wszyscy ludzie dzieci są od jednego ojca i co wszyscy ludzie kochać się mają jak te bracia. Przeciągnął od siebie do siebie
na powrót chłopca, objąwszy jego szyję, pochylił się do zegarmistrza i szepnął. Bo to delikatne dziecko jest. Sierota jest. Bardzo miękkiego serca. Pogłaskał chłopca po twarzy i dodał. Idź, kochanku, połóż się spać, bo jutro do szkoły pójdziesz. Malec znów szastnął buciętami przed zegarmistrzem, dziada rękę do ust przycisnął i zniknął za pasową firanką dzielącą izbę od małej alkowy. Stary Żyd błysnął oczami raz i drugi, zachłysnął się i unosząc brodę spytał. No z przeproszeniem pana dobrodzieja, kto to powiadał, co Żydów mają bić? Ja się przy to dziecko pytać nie chciał, żeby go broń Boże nie straszyć, bo to bardzo delikatne dziecko jest, ale teraz to ja się pana dobrodzieja o to bez urazy spytam. Uśmiechał się pochlebnie, ujmująco, siwe jego oczy patrzyły z przymileniem. Zegarmistrz, zbity nieco z tropu poprzednimi wywodami Żyda, natychmiast uczuł swoją przewagę. Powiadają, bąknął niedbale, wydymając wargi. No kto powiada? Pytał Żyd, a oczy już z aksamitnych stawały się ostre, kłujące. Ludzie powiadają, bąknął tym samym tonem zegarmistrz. Stary Żyd odskoczył nagle na dwa kroki, ze zwinnością, której by się nikt w nim nie domyślał. Wzrok jego pałał, wargi parskały, głowę postawił jak kozioł. Ludzie? Ludzie powiadają? Pytał głosem syczącym w coraz wyższe wpadające tony. Ludzie? I za każdym wymówionym wyrazem pochylał się coraz bardziej naprzód, przysiadał niemal. Zegarmistrz patrzał obojętnie, bawiąc się dewizką i kiwając nogą w trzewiku. Uważał jednak, że ta postawa Żyda jest wobec niego niewłaściwa i śmieszna. Cóż to pana tak dziwi? Zapytał chłodno. Ale stary introligator już się uspokoił. Rozpatrywał się, ręce wpadły w biodra, brodę wyrzucił do góry, oczy zmrużył. Pan dobrodziej się myli, rzekł. Ludzie tego nie powiadają. To powiada wódka, to powiada szynk, to powiada złość i głupota, to powiada zły wiatr, co wieje. Zniósł rękę i machnął nią wzgardliwie. Niech pan dobrodziej śpi spokojnie i ja będę spokojniej spał i to dziecko będzie spokojniej spało. Nasze miasto bardzo dużo smutku ma i bardzo dużo ciemności i bardzo dużo nieszczęścia, ale na nasze miasto jeszcze to nie przyszło, co by się w nim ludzie gryźli jak psy. Oto może pan dobrodziej spokojny być. Zacisnął usta i sięgnął z powagą po ciężki cynowy lichtarz, jakby chciał zaraz świecić gościowi do sieni. Zsunął się pan zegarmistrz ze stołu, nacisnął hawelok, umocnił na głowie kapelusz, który mu gdzieś na kark zjechał i rzuciwszy dobranoc wyszedł. Wtedy Żyd ode drzwi wrócił, lichtarz na stole umieścił, a przyszedłszy na palcach ku alkowie, pąsowej firanki uchylił i ucha nadstawił. Z zewnątrz alkowy słychać było oddech dziecka gorączkowy, nierówny, chrypliwy. Mała lampka o zielonej szklanej banieczce paliła się tam na stołku. Stary pantofle zrzucił, do łóżka podszedł i zapatrzył się w rozognioną twarzyczkę chłopca niespokojnie, badawczo. Chwilkę tak stał, wstrzymując dech w piersi, po czym westchnął i wysunąwszy się z alkowy, na stołku ciężko siadł, oparł dłoń o kolana, zakołysał siwą swoją głową. Zgarbiony był teraz, jakby postarzało o jaki lat dziesiątek. Usta jego poruszyły się bezdźwięcznie, pierś dyszała ciężko, oczy utkwione wpływy w podłogę, cienka świeca dogasała, skwiercząc w cynowym lichtarzu. Nazajutrz rano uliczka obudziła się cicha jak zwykle i jak zwykle spokojna. Gdański od wczesnego ranka stał w skórzanym fartuchu przy swoim warsztacie. Wielkie jego nożyce zgrzytały po papierze, zapalczywie, twardo, śruba prasy piszczała, dociskana do ostatniego kręgu. Nóż wąski, długi, błyskał pod ranne słońce zużytą swą klingą. Skrawki papieru padały z szelestem na prawą i na lewą stronę. Stary introligator pracował gorączkowo, żarliwie. Na jego zwiędłej, głęboko zbrudzonej twarzy znać było noc niespaną. Gdy przecie wypił lichą kawę, którą mu sąsiadka w dużym fajansowym imbryku przyniosła, raźniej mu się jakoś na sercu zrobiło. Nałożył krótką fajeczkę, zapalił i poszedł budzić wnuka. Chłopak zaspał dziś jakoś. Długo w noc na posłaniu rzucał się jak ryba, a teraz spał snem głębokim, cichym. Cienki promień słońca wpadający do alkowy przez otwór pąsowej firanki kładł mu się na oczach, na ustach, na wątłych, odkrytych piersiach. To znów w ciemnych, miękkich włosach i w długich, spuszczonych rzęsach zapalał złoto-brunatne, migotliwe płomyki. Stary patrzył się z lubością na dziecko. Czoło jego wygładzało się, usta rozszerzały, oczy mrużyły i nabierały blasku. Roześmiał się wreszcie szczęśliwym, cichym śmiechem, a wciągnąwszy wielki kłąb dymu z fajeczki, pochylił się i puścił go pod sam nos chłopaka.
Malec się zakrztusił, zerwał, szeroko otwarł swoje złote swoje oczy i zaczął je trzeć złożonymi w dwie chude piątki rękami. Spieszył się teraz niezmiernie. Był zafrasowany. Jedno z zadań zostało niedokończone. Książki, kajety niepoukładane leżały dotychczas na stole. Już i kawy nie dopił i bułki na pauzę przełożonej dwoma plasterkami zimnego jajka na twardo. Nie chciał wziąć, tylko tornister w książki rzucał niepewne, czy się nie spóźni. Kiedy wszakże szynel na ramiona wziąwszy, do drzwi zmierzał, drzwi otwarły się gwałtownie, a chudy student z facjatki pchnął go na powrót do izby. Uciekaj, bo Żydów biją! Rozdrażony był widocznie bardzo. Jego spowata, długa twarz zdawała się jeszcze dłuższa i jeszcze bardziej spustoszona. Krok jakiś silny do izby zrobił, oddalił cienkie jego nogi na niezmierną odległość od siebie. Małe burę oczy sypały iskry gniewu. Wylękły malec kłębkiem potoczył się ku aż stołowi, upuszczając szynel i tornister. Stary osłupiał, ale wnet oprzytomniawszy, ogniami z twarzy buknął, jak żbik do studenta skoczył. Co to uciekaj? Gdzie on ma uciekać? Na co on ma uciekać? Czy on tu ukradł co komu? Co by on uciekać miał? Czy on tu w cudzej stacji siedzi? W cudzy dom? On tu w swojej stacji siedzi, w swój dom. On tu nikomu nic nie ukradł. On tu do szkoły idzie. On tu nie będzie uciekał. Przyskakiwał do stojącego we drzwiach studenta, skurczony, zebrany w sobie, syczący, parskający i trzęsący brodą. Jak tam pan chcesz? Rzucił szorstko student. Ja powiedziałem. I zabierał się do wycofania z izby swojej niezmiernie długiej nogi. Stary introligator uchwycił go za połowę wytartego paltota. Jak ja chcę? No co to jest zagadanie, jak ja chcę? Ja chcę, co bym ja spokój miał. Ja chcę spokojnie zjeść mój kawałek chleba, co ja na niego pracuję. No ja chcę wychować tę sierotę, ten chłopiec, co by z tego dziecko człowiek był, co by nikt na niego nie pluł, kiedy on nic winny nie jest. No ja chcę, co by na niego było, ani mojej, ani niczyjej krzywdy, co by sprawiedliwość, co by się ludzie Boga bali. No ja tego chcę. A uciekać to ja nie chcę. Ja w to miasto się urodził, w ten dom dzieci miał. Ja tu nikogo nie skrzywdził, ja tu warsztat mam. Nie skończył, kiedy od załamu uliczki ozwała się głucha wrzawa, jakby z daleka gdzieś przyciągającej burzy. Po twarzy studenta przeleciał kurcz nagły, wpółgłośna klątwa wypadła mu przez ściśnięte zęby. Stary introligator umilkł. Wyprostował się i wyciągnąwszy chudą szyję, nadsłuchiwał chwilę. Wrzawa zbliżała się szybko. Słychać już było gwizd przeciągły, śmiechy, wołania, wybuchy krzyków i płaczu lament. Uliczka zawrzała. Zamykano bramy, tarasowano sklepy. Jedni biegli wprost na wrzawę, drudzy uciekali od niej. Nagle malec wystraszony rozszlochał się głośno. Student z naciskiem drzwi zamknął i zniknął w pustej siące. Stary Żyd słuchał. Ani szlochania dziecka, ani wyjścia studenta zdawał się nie spostrzegać. Wzrok miał jak gdyby cofnięty w siebie, dolną wargę obwisłą, ucho nastawione. Mimo skórzanego fartucha widać było drżenie jego starych kolan. Twarz czerwonej stała się brunatna, a z brunatnej żółta, z żółtej kredowo-biała. Wyglądał jak człowiek trafiony postrzałem. Chwilka jeszcze, a to stare, osłabłe ciało złamie się i runie. Coraz bliższa, coraz wyraźniejsza wrzawa wpadła wreszcie w opustoszałą uliczkę z ogromnym wybuchem krzyku, świstania, śmiechów, klątw, złorzeczeń. Ochrypłe, pijackie głosy zlewały się w jedno z szatańskim piskiem niedorostków. Powietrze zdawało się pijane tym wrzaskiem motłochu. Jakaś zwierzęca swawola obejmowała uliczkę, tłoczyła ją, przewalała się po niej dziko, głusząco. Trzask łamanych okiennic, łoskot toczących się beczek, brzęk rozbijanego szkła, łomot kamienic, zgrzyt drągów żelaznych zdawały się jak żywe, brać udział w tej ohydnej scenie. Jak płatki gęsto padającego śniegu wylatywały i opadało pierze z porozrywanych poduszek i betów. Już tylko kilka lichych kramów dzieliło izbę mędla od rozpasanej ciżby. Malec przestał szlochać i trzęsąc się cały jak w febrze, przysiadł się do dziada. Jego wielkie, ciemne oczy pociemniały jeszcze i świeciły ponuro z pobladłej twarzyczki. Dziwna rzecz, to przytulenie się dziecka i to bliskie już niebezpieczeństwo skrzepiły starego Żyda. Położył rękę na głowie wnuka, tchu w piersi nabrał szerokim oddechem, a choć twarz miał jeszcze jak opłatek białą, do źrenic już przywołał i ogień, i życie. Sz, szepnął uspokajająco. Teraz dopiero uciszał płacz, który już sam umilkł, zduszony wielkim strachem. Teraz dopiero to przedchwilowe szlochanie dziecka dochodziło do jego świadomości. W tej chwili do długiej, wąskiej sionki wpadło kilka kobiet. Powróżniczka z dzieckiem na ręku
Stróżka, straganiarka. Dalej, mędlu, krzyknęła od progu stróżka. Zejdź ta im z oczów. Ja tu duchem w oknie obrazik postawię albo krzydzik. Już ta po innych izbach stoi, to tam nie idą. Chwyciła malca za rękę. Dalej, Kubuś, do alkowy. Obstąpiły ich, zasłaniały z sobą, pchały ku pąsowej firance. Znały tego Żyda tak dawno, był usłużnym, dobrym człowiekiem. Za kobietami zaczęli się wsuwać inni mieszkańcy małej kamieniczki. Izba zapełniała się ludźmi. Stary Mendel jedną ręką oparł ciężko na ramieniu chłopca, a drugą odsunął kobiety. Oprzytomniał już zupełnie przez tę jedną chwilę. Daj ta spokój, Janowa, mówił twardym, brzmiącym jak dzwon głosem. Daj ta spokój, ja wam dziękuję, bo wy mnie swoją świętość chcieli dać, mnie ratować, ale ja do moje okno krzyż nie chcę stawiać. Ja się nie chcę wstydzić, co ja Żyd, ja się nie chcę bać. Ja uny miłosierdzia w sobie nie mają, jak uny cudzej krzywdy chcą, no to uny i na ten krzyż nie będą pytali, ani na ten obraz. No, to uny i nie ludzie są, to uny całkiem dzikie bestie są. A jak my są ludzie, jak uny są chrześcijany, no to dla nich taka siwa głowa starego człowieka i takie dziecko niewinne też jak świętość będzie. Pójdź, Kubuś. I poniosłszy za sobą chłopca mimo hałaśliwych protestów zebranych, do okna podszedł, oba jego skrzydła pchnięciem ręki otworzył i stanął w nim rozpiętym kaftanie, skórzanym fartuchu, z trzęsącą się brodą białą, z głową wysoko wzniesioną, tuląc do swego boku małego gimnazistę. W szkolny bluzie, którego wielkie oczy otwierały się coraz szerzej, utkwione w wyjących modłoch. Widok był tak przejmujący, że kobiety szlochać zaczęły. Spostrzegła stojącego w oknie Żyda uliczna zgraja i omijając pozostałe kramy, rzuciła się ku niemu. Tę heroiczną odwagę starca to nieme odwołanie się do uczuć ludzkich tłumu, wzięto za zniewagę, za urągowisko. To już nie szukano, czy jest do wytoczenia jaka beczka pełna octu, okowity, jaka paka towarów do rozbicia, jaka pierzyna do rozdarcia, jaki kosz jaj do stłuczenia. Tu wybuchła ta dzika żądza postawienia się, ten instynkt okrucieństwa, który przyczajony w jednostce, jak pożar opanuje zbiegowisko, ciżbę. Jeszcze nie dobiegli pod okno, kiedy kamień rzucony z pośrodku tłumu trafił w głowę chłopca. Malec krzyknął, kobiety rzuciły się ku niemu. Żyd puścił ramię dziecka, nie obejrzał się nawet, ale podniósłszy obie ręce wysoko, nad wyjącym motło, wzrok utkwił i szeptał z bielałymi usty. Adonai, Adonai, a wielkie oczy... wielkie łzy toczyły się po jego zbrużdżonej twarzy. W tej chwili był to prawdziwy gaon, to znaczy wysoki, wzniosły. Kiedy pierwsi z tłumu pod okno dopadli, znaleźli tam wszakże niespodziewaną przeszkodę w postaci chudego studenta z facjatki. Ze wzburzoną czupryną, w rozpiętym mundurze, stał on pod oknem Żyda, rozkrzyżował ręce, zaciśnąwszy pięści i rozstawiwszy nogi jak otwarty cyrkiel. Był tak wysoki, że zasłaniał sobą okno niemal w połowie. Gniew, wstyd, wzgarda, litość wstrząsały jego okrytą piersią i płomieniami szły po jego czarnej, ospowatej twarzy. Wara mi od tego Żyda, walknął jak Brytan na pierwszych, którzy nadbiegli. A nie, to wal we mnie, jak jeden z drugim gałgany. Psu braty, hultaje. Trząsł się aż cały i nawet pełnego głosu dobyć nie mógł, tak go gniew dławił. Z małych jego burych oczu iskry sypać się zdawały. Był w tej chwili piękny jak Apollo. Kilku trzeźwiejszych z bandy zaczęło się cofać. Postać młodzieńca i jego słowa uderzyły ich swą siłą. Skorzystał z tego długi student, a skoczywszy przez niskie okno do izby, odepchnął Żyda, a sam w oknie stanął. Tłum przyciągnął mimo tego okna z głuchą wrzawą. Szyderstwa, pogróżki, wrzaski, złorzeczenia towarzyszyły pochodowi temu, po czym wrzawa oddalała się, cichła, aż przyszła w huk niewyraźny daleki. Tego wieczora nikt przy sosnowym stole nie uczył. I nikt przy warsztacie nie pracował. Za pąsowej firanki z alkowy dobywał się niekiedy cichy jęk dziecka. Zresztą spokój panował tu zupełny. Gdyby nie rozbita szyba w okienku, gdyby nie porzucony na podłodze szynel i tornister uczniowski, nie znać byłoby tej burzy, która tu przeszła rankiem. W alkowie, za pąsową firanką, leżał mały gimnazista z obwiązaną głową. Zielona lampka paliła się przy nim, chudy student siedział na brzegu łóżka, trzymając rękę malca. Twarz studenta była już tą samą, co zwykle, dziobatą, brzydką twarzą. W oczach tylko paliły się niedogasłe ognie, zna duszy ruszone. Siedział milczący, namarszczony, gniewny i od czasu do czasu rzucał niecierpliwe spojrzenie w ciemny kąt alkowy.
W kącie tylko siedział stary mędrek gdański, bez ruchu, bez głosu, skulony, z łokciami wspartymi o kolana, z twarzą ukrytą w rękach. Siedział on tak już od południa, od chwili, w której dowiedział się, że chłopcu niebezpieczeństwo nie grozi. Ta nieruchomość i to milczenie starego introligatora nie cierpiły studenta. — Panie Mendel — burknął wreszcie — wyleżcie pan już raz z tego kąta. Bosinę pan odprawiasz czy co u licha? Trochę gorączki i nic więcej. Chłopak za tydzień jak do szkoły pójdzie, byle się trochę tylko skóra zrosła. A pan tak namarzyć zasiadł, jakby co panu umarło. Stary Żyd milczał. Po chwili dopiero podniósł głowę i odezwał się głosem namiętnym, drgającym. Pan się pyta, czy ja na bosiny siedzę? No ja siedzę na bosiny. Ja popiół na głowę mam i wór gruby na głowie mam. I na popiele ja siedzę, i nogi bose mam, i pokutę wielką mam, i wielką boleść mam, i wielką gorzkość. Zamilkł i twarz znowu w ręce ukrył. Mała zielona lampka dodawała jego siwej głowie jakieś szczególne widmowe niemal oświetlenie. Malec jęknął raz i drugi i znów zalęgło milczenie. A wtedy wśród tej ciszy podniósł się Mendel Gdański raz jeszcze głowę i rzekł. Pan powiada, co u mnie nic nie umarło? No u mnie umarło. To, z czym ja się urodził, z czym ja 67 lat żył, z czym ja umierać myślał. No u mnie umarło serce do tego miasta.